Więźniowie odkryli napis. Co trzeba tym zrobić? Ja mówię, oczywiście trzeba zrobić. Kiedy usłyszałem po raz pierwszy hasło, że ten napis został odkryty i trzeba coś z nim zrobić, no to pierwsza myśl, jak to uczynić? Jak można kawałek ściany zdjąć? W świętej pamięci Stanisław Simoni, który był głównym drukarzem, on był bardzo utalentowany w tym kierunku, był głównym drukarzem tam wśród tych, którzy parali się tą czynnością, no to po prostu postanowił sobie upiększyć własną celę, w której mieszka. No a co miał namalować? No po prostu to, co mu w duszy grało i namalował Solidarność. My musimy się zdobyć na ten wysiłek pamiętania i wdzięczności dla pokolenia Solidarności. Instytut Pamięci Narodowej nie zejdzie z tej drogi, bo to są nie tylko Krzyże Wolności i Solidarności, to są publikacje, to jest przypominanie o naszej walce o niepodległą Polskę, o Solidarności. Jest nas coraz mniej. No i krótko mówiąc, cieszę się, że ta pochodnia pamięci jakoś odżywa w wolnej Polsce, bo kiepsko z tym było w latach 90. Nie tylko od strony, powiedziałbym, takiej, nazwijmy to medialnej, ale przede wszystkim również olbrzymia większość moich towarzyszy, nazwijmy to, obroni Solidarności tej pierwszej i z podziemia, no, dożywała swoich dni w biedzie, nazwijmy to, może by to wprost. Prawda? Beneficjentami odzyskania podległości był kto inny.